najtrudniejszą rzeczą, którą się nie da nauczyć, którą trzeba mieć, którą można poprawić, to jest rozmowa z pacjentem. Pamiętam kiedyś, już nie pamiętam, czy to kardynał Wyszyński powiedział, że nieraz wystarczy spojrzenie i uśmiech za całą rozmowę. Więc pacjent, który się zgłasza do lekarza, który jeszcze nie bardzo wie o swojej chorobie, nie jest cierpiący, cechą dominującą jego jest strach. On się dowiedział, no niedawno miałem taką sytuację, mogę powiedzieć, tydzień temu. W nocy prawie, że przyszła moja sąsiadka, która trafiła do szpitala dyżurnego z powodu dolegliwości brzusznych, prawdopodobnie jakiś błąd dietetyczny ze strony podejrzeniem kamicy pęcherzyka żółciowego. Trafiła do szpitala, tam jej na odczepnym wykonali ultrasonografię i się okazało, że kamieni w pęcherzyku nie ma, ale ma ogromny guz nerki, bez żadnych dolegliwości. No i wystraszona tym przyjechała do mnie, więc to, co dominuje, to jest strach. Ona jeszcze, chory jeszcze nie ma żadnych dolegliwości, ale się dowiaduje o chorobie. Jestem chora, mam guza nerki, mam nowotwór pęcherza moczowego, mam nowotwór prostaty, ja nie mam żadnych dolegliwości, dobrze oddaję mocz. Mam raka prostaty, który wymaga ogromnego leczenia. Strach. I teraz rozmowa z pacjentem, jak go przekonać do tego, jak do pokonania wpierw strachu, a potem do pokonania choroby, jest kluczową dla losów tego pacjenta. Tego nikt się nie nauczy, jeżeli nie umie.